Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Gdybyśmy zadali sobie wszyscy pytanie, czym jest dla nas imię Jezus? To chyba jedyna właściwa odpowiedź byłaby wszystkim. Tak jak było czytane dzisiaj przed kazaniem przez Kubę, Bóg obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Ale dla nas osobiście słowo Jezus ma jeszcze jedno znaczenie. W Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale i w wersecie 12 czytamy takie słowa. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Pan Jezus z kolei wielokrotnie powtarzał, że jeżeli będziemy prosić Ojca o cokolwiek w Jego imieniu, to da nam. A więc imię Jezus jest dla nas wszystkim. Jest ponad wszelkie imię, jest dla nas podstawą zbawienia i jest dla nas podstawą dzisiejszego życia. Ale w Ewangeliach Pan Jezus przekazywał nam również bardzo poważne ostrzeżenia dotyczące tego, że z Jego imieniem możemy postąpić w niewłaściwy sposób. Chciałabym, żebyśmy zajrzeli do fragmentu z Mateusza, z 24 rozdziału. Jest to bardzo dobrze znany fragment. Opisuje on historię, w której uczniowie pytali się go o jego przyjście i o znaki końca świata. I Pan Jezus odpowiedział tak w wersetach 4 i 5. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. A w Mateusza w 7 rozdziale przedstawiona jest rozmowa pomiędzy Panem Jezusem a tymi zwiedzionymi osobami. Mateusza 7 rozdział i wersety 22 i 23. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. I w przypowieści o kozłach i owcach również widzimy ten element zaskoczenia, że ci ludzie, którzy zostają odrzuceni, są zdziwieni. Panie, ale kiedy? Przecież my nie wiemy, my jesteśmy zaskoczeni. My myśleliśmy, że jest inaczej. A więc z jednej strony imię Jezus jest dla nas wszystkim. Ale z drugiej strony Pismo Święte pokazuje, że możemy zostać zwiedzeni i wprowadzeni w błąd odnośnie tego, czym jest to imię. Myślę, że na sali jest wiele osób, ze mną włącznie, którzy bardzo się bali i zastanawiali, czy takie coś może mi się przydarzyć. Czy ja też mogę zostać zwiedziony, jeżeli o to chodzi. A sprawa jest bardzo poważna, bo dotyczy ona naszej wiecznej przyszłości. Chciałabym więc teraz zachęcić nas, żebyśmy, tak jak Magda mówiła, poprosili Pismo Święte, żeby było naszym przewodnikiem i żeby pokazało nam, czym jest zwiedzenie i czym jest imię Jezus. Tak, żebyśmy byli pewni, że to zwiedzenie nie będzie nas dotyczyć. A więc przede wszystkim, czym jest zwiedzenie? Słownikowa definicja jest następująca. Zwiedzenie jest to świadome wprowadzenie kogoś w błąd. I w tej definicji nacisk jest położony na tą osobę, która zwodzi. Ale jeżeli przyjrzymy się użyciu w Piśmie Świętym tego słowa zwiedzenie, zauważymy ciekawą rzecz, że bardzo rzadko jest wymieniona osoba, która zwodzi. Natomiast nacisk jest położony na tego, który dał się zwieść. Chciałabym przeczytać fragment Amosa, 2 rozdział, wersety 4 i 5, ale w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, dlatego że tam jest to tak bardziej wyraźnie uwypuklone. Tak mówi Pan,
dla trzech występków ludzkich, owszem, dla czterech, nie przepuszczę mu, przeto, że odrzucają zakon pański i ustaw jego nie przestrzegają, a dają się zwodzić kłamstwom swoim, których naśladowali ojcowie ich. Ale poślę ogień na Judę, który pożre pałace jeruzalemskie. I jeżeli tak prześledzimy te wszystkie fragmenty, w których występuje słowo zwiedzenie, możemy dojść do wniosku, że biblijna definicja tego słowa oznacza doprowadzenie kogoś do zguby przy pomocy oszustwa. W ogóle nie zawsze w Biblii będzie występowało w tym miejscu słowo zwiedzenie. W zależności od tłumaczenia możemy tutaj czytać o odciągnięciu, odwiedzeniu, ewentualnie wciągnięciu. Chciałabym teraz pokazać taki przykład, który nam może wyjaśnić bliżej, czym jest zwiedzenie. Czy wiemy, co to jest za przedmiot? Wędka. Możemy bardzo często zobaczyć nad brzegiem rzeki czy jeziora osoby posługujące się tą wędką. Może powiem, z czego ona się składa. Składa się, w ogóle ten cały zestaw dołowy nie składa się z wędkarza, z wędziska, z żyłki, ze spławika, ciężarka i tu jest taki najważniejszy element, haczyk. Na ten haczyk nakładamy przynętę. Żeby nie urazić naszych uczuć, przyniosłam przynętę wegetariańską. Kawałek chleba. Ale wiecie, w dzisiejszych czasach można kupić gotowe przynęty. Są w pudełkach. Przynęta na leszcza, na okonia. W zależności od tego, na jaką rybę chcemy zapolować, taką przynętę kupujemy. Gdybyśmy chcieli upolować szczupaka, to musimy mieć taką specjalną błystkę albo wielki hak, na której można nałożyć żywą rybkę, ale wówczas oczywiście żyłka i wędzisko muszą być odpowiedniej wielkości, a więc dla odpowiedniej ryby jest odpowiednia przynęta. No i później coś takiego wpuszczamy do wody. Podpływa ryba i widzi smakowity kąsek. Wygląda apetycznie i pachnie apetycznie, ale ryba nie wie, że pod spodem znajduje się haczyk. I ryba daje się zwieść. I skutek dla ryby jest tragiczny. Ale wyobraźmy sobie teraz, że starsze i bardziej doświadczone ryby postanowiły przeprowadzić szkolenie dla młodszych ryb. I odpowiedzmy sobie na takie pytanie, którym elementem tej wędki powinny się zająć najbardziej? Przynętą. Mogą oczywiście powiedzieć trochę o wędkarzu, dlatego że tu jest mowa o celu tego zwiedzenia, ale przede wszystkim przynętą. I słuchajcie, jeżeli dokładnie zgłębimy te historie w Piśmie Świętym, w których jest mowa o zwiedzeniu, to zauważymy, że w każdej z nich jest bardzo wyraźna mowa o przynęcie. Jest kilka takich historii, które dają nam wgląd w ten cały proces zwiedzenia. Pokazują dokładnie, krok po kroku, punkt po punkcie, jak to się dzieje. Nie mamy dzisiaj czasu, żeby zająć się kilkoma takimi historiami, więc kilka z nich później wymienimy, ale chciałabym, żebyśmy tak w szczegółach przeanalizowali jedną z nich, a zauważymy, że ten model będzie się pojawiał i powtarzał we wszystkich pozostałych, dokładnie opisanych historiach. Otwórzmy 2 Koryntian, 11 rozdział i 3 werset. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę. I tak i dalej apostoł Paweł kontynuuje swoją myśl. Ewa została zwiedziona. I ta sama myśl jest powtórzona w 1 Tymoteusza, 2 rozdziale i 14 wersecie. Zresztą sama Ewa w 1 Księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale i 3 wersecie, w 13 wersecie, potwierdza to. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłem.
W trzecim rozdziale od samego początku mamy opis tej historii. Chciałabym przeczytać teraz te kilka wersetów i nas wszystkich chciałabym prosić, żebyśmy postarali się w tym fragmencie wyszukać przynętę. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie pomarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Czy mamy tutaj przynętę? Tak, mamy. Bardzo wyraźnie. Jest ona przedstawiona na kilka sposobów. Będziecie jak Bóg. Będziecie znali dobro i zło. I będziecie mądrzy. Gdy kobieta zobaczyła, że owoce były godne pożądania dla zdobycia mądrości. Słuchajcie, Ewa pożądała mądrości. I to było dla niej taką przynętą, że dała się zwieść. Może nas zdziwić, jak taka kobieta, pierwsza stworzona istota, która była o wiele mądrzejsza niż my, dała się zwieść i nie przejrzała takiego podstępu. Słuchajcie, przynęta ma to do siebie, że ona czasem może wyłączyć nasze myślenie. Wiele lat temu pewien przedsiębiorca chciał zmienić profil swojej firmy, ale żeby mu się to udało, wiedział, że musi znaleźć dobrych fachowców. Ale wiecie, z dobrymi fachowcami jest pewien problem, dlatego że oni zwykle już są osadzeni w swoich dotychczasowych firmach, mają pracę, która ich satysfakcjonuje i wcale nie do końca są tacy chętni do przejścia do firmy, zwłaszcza nowej. I ten człowiek zrobił coś takiego. Wybrał i upatrzył sobie kilka osób i przez długi czas z nimi rozmawiał, ale nie mówił. Przede wszystkim zadawał pytania. Wypytywał się ich o ich plany, o ich zainteresowania, o to, w jaki sposób chcieliby pracować w przyszłości. I kiedy kilka miesięcy później był już gotowy do zmiany profilu tej firmy, każdemu z nich złożył propozycję i każdemu z nich przedstawił, jak ta firma będzie wyglądać. Ale każdemu z nich przedstawił tę firmę w taki sposób, że dla tej słuchającej osoby była to dokładnie ta wymarzona i wyśniona firma. I kilka osób zdecydowało się przejść do jego firmy. Upłynęło kilka miesięcy, zanim ci ludzie uświadomili sobie, że to jednak nie jest to, że zostali wprowadzeni w błąd, że zostali zwiedzeni. I upłynęło jeszcze kilka miesięcy do kilku lat, zanim jeden po drugim opuścili tę firmę. Ale po kilku latach jeden z tych ludzi powiedział następujące słowa. Wiecie, kiedy tak rozmawiałem z tym człowiekiem, były pewne rzeczy, które mi nie pasowały. Momentami widziałem, że przeczy sam sobie. I widziałem też, że zapomina o rzeczach, które mi powiedział kilka dni wcześniej. I widziałem też, że w niektórych sytuacjach reagował niewłaściwie. I w normalnej sytuacji byłyby to dla mnie wystarczające sygnały, żeby nie wchodzić w żaden interes z nim. Ale wiecie co? Była ta praca, którą mi obiecał. Ta praca, która miała być dla mnie czymś wymarzonym, wyśnionym, było dokładnie to, o czym marzyłem. I właśnie z powodu tego, co mi obiecał, zlekceważyłem ten ostrzegawczy dzwonek, który mi dzwonił w mózgu. Słuchajcie, jeżeli czegoś bardzo pragniemy i na czymś nam bardzo zależy, to może się zdarzyć, że to spowoduje, że wyłączy to nasze myślenie i nie będziemy zwracać uwagi na pewne sygnały ostrzegawcze, ani na pewne ostrzeżenia, które są zawarte w Piśmie Świętym. Odnośnie Ewy chciałbym, żebyśmy zadali sobie jeszcze dwa pytania. Po pierwsze, czy Ewa była ostrzeżona?
Czy było to dla niej całkowite zaskoczenie i była bezbronna w tej sytuacji? Czy miała jakieś dane, żeby odrzucić tę propozycję węża? Tak, bardzo wyraźnie. Co powiedział Pan Bóg? Z tego drzewa nie będziecie jeść, ani się go dotykać, żebyście nie pomarli. Tak więc Ewa wiedziała. I mam jeszcze drugie pytanie. Ewa pożądała mądrości. Czy Ewa miała jakieś środki do zdobycia tej mądrości? Ewa miała kontakt z żywym Bogiem, który sam jest źródłem mądrości. I wszelką mądrość, której pragnęła, której pożądała, mogła otrzymać od Niego. Ewa jednak na to się nie zdecydowała. Dlaczego? Tam może to wyjdzie w dalszej części i z następnych przykładów. Takich historii w Piśmie Świętym jest kilka. Chciałabym tak pobieżnie powiedzieć o kilku z nich. Król Jeroboam, pierwszy król Izraela. Ponad 20 razy w Księgach Królewskich jest o nim napisane, że zwiódł Izraela. To był król, który wprowadził do Izraela wielkie odstępstwo. A od czego się zaczęło? Od tego, że zbudował dwa ośrodki kultu. Jeden na północy swojego kraju, drugi na południu. Tak, żeby ludziom wszędzie było blisko. I jeszcze wykorzystał takie pewne, można powiedzieć, nacjonalistyczne tendencje w swoim narodzie. I tak to wszystko poustawiał, że naród z pewnymi wyjątkami przestał podróżować do Jerozolimy i składać ofiary Bogu i zaczął podróżować do tych ośrodków. Co jeszcze moglibyśmy powiedzieć? Król Achab i jego historia opisana w pierwszej Księdze Królewskiej. Był to człowiek, który doprowadził siebie do takiego stanu, że nie był w stanie sobie nic odmówić. Co chciał, to musiał dostać. I to musiał dostać natychmiast. W pewnym momencie zapragnął miasta Ramot Gileackiego. I zrobił wszystko, żeby zorganizować wyprawę na to miasto z pomocą swojego południowego sąsiada. Ale wówczas ostrzegł go prorok. Nie idź tam, bo zginiesz. Twoja zguba jest już postanowiona. Ale miał 400 proroków, których sam opłacał. I których głównym zadaniem było wypowiadanie takich właściwych proroctw. I tych 400 proroków, o których dokładnie wiedział, że są na jego usługach, powiedziało: idź i uda ci się. I zobaczcie, ten człowiek uwierzył im i zginął. Był prorok, który groził mu śmiercią, ale on dał się zwieść prorokom, których właściwie sam stworzył. Takich historii w Piśmie Świętym mamy o wiele więcej. Może otwórzmy tylko drugi list Piotra. Drugi rozdział i 15 werset. Tutaj jest mowa o proroku Bileamie. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. Był to prorok, który zwiódł sam siebie i zwiódł też Izraela. I jeszcze 1 Tymoteusza 6,10. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. A więc, jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim historiom, to widzimy, że w każdej z nich jest jakaś przynęta. Może ktoś pragnął mądrości, ktoś inny pragnął władzy królewskiej albo płacenia mniejszej sumy pieniędzy za benzynę, za podróżowanie. Ktoś inny pragnął miasta, ktoś inny pragnął pieniędzy. We wszystkich tych miejscach występuje przynęta. Myślę, że jesteśmy już w stanie wyciągnąć pierwszy wniosek. We wszystkich zwiedzeniach kluczową rolę odgrywa przynęta. Widzimy również, że ci ludzie byli poinformowani o tym, co im grozi. Achab był ostrzeżony przez proroka. Poddani Jeroboama mieli 5 ksiąg mojżeszowych, w których było wyraźnie napisane, gdzie należy Bogu oddawać cześć. Bileam był prorokiem Boga i miał z nim bezpośredni kontakt.
A więc ludzie, którzy są zwiedzeni, doskonale zdają sobie sprawę z tego, co im grozi. To nie jest tak, że po prostu w pewnym momencie ich to zaskakuje. I jest jeszcze jeden element. W każdym przypadku ci ludzie muszą najpierw coś odrzucić. Czy pamiętamy ten fragment z Amosa? Nie przepuszczę mu, dlatego że odrzucają zakon pański i ustaw jego nie przestrzegają, a dadzą się zwodzić kłamstwom. Najpierw musi nastąpić odrzucenie, a dopiero potem następuje zwiedzenie. A więc według Pisma Świętego mamy taką kolejność. Przynęta, odrzucenie, zwiedzenie. Zwiedzenie następuje dopiero na samym końcu, w pewnym sensie na naszą własną prośbę. To teraz, skoro już powiedzieliśmy sobie mniej więcej, czym jest zwiedzenie, to powiedzmy sobie, czym jest imię Jezus. Czym jest w ogóle imię? W Polsce nadaje się dzieciom imiona głównie dlatego, że nam się podoba ich dźwięk. Ale w Izraelu było inaczej. Imię coś oznaczało. Było proroczą zapowiedzią przyszłości tego dziecka albo wyrazem wiary jego rodziców. Jeżeli zmieniała się przyszłość, czy charakter, czy los człowieka, Bóg często zmieniał również jego imię. I tak na przykład Abraham. To imię oznacza ojciec jest wywyższony. Ale kiedy Bóg powołał go, żeby opuścił swój naród i poszedł do ziemi Kanaan i obiecał mu, że stanie się ojcem narodu, zmienił jego imię na Abraham, co oznacza ojciec wielu narodów. A jego wnuk miał na imię Jakub, co oznacza dosłownie trzymaj pięta. A tak bardziej oznaczało to kogoś, kto w taki nieuczciwy sposób zajmuje czyjeś miejsce. I wiemy, że taki był właśnie Jakub. Ale kiedy w pewnym momencie przeszedł przemianę swojego życia, Bóg zmienił mu imię na Izrael, co oznaczało wojownik Boży albo walczący z Bogiem. Ale co to znaczy znać imię? W drugiej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale i w 3 wersecie znajdują się bardzo ciekawe słowa, które wypowiedział Pan Bóg w czasie rozmowy z Mojżeszem, kiedy przekazywał mu polecenie wyprowadzenia Izraela z Egiptu. Druga księga Mojżeszowa, 6 rozdział i 3 werset. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Pan im nie objawiłem. To użyte tutaj imię Pan to jest imię Jahwe, które oznacza jestem kim jestem albo sprawię to, co sprawię. Ale z kolei w pierwszej księdze Mojżeszowej widzimy, że Abraham nie tylko znał to imię, ale go jeszcze używał. I tak na przykład jedno z miejsc, czytamy w 1 Mojżeszowie w 22 rozdziale i 14 wersecie, nazwał Jahwe Jireh, co znaczy Pan Bóg, czy Jehowa zaopatruje. Czy on znał to imię? Tutaj Bóg mówi, że go nie znał. O co tutaj chodzi? Otóż znać imię w sensie biblijnym, to nie znaczy umieć je wypowiadać, czy wiedzieć, jak ono brzmi. Ale znać imię oznacza być uczestnikiem tego, co to imię oznacza. I w tym momencie Pan Bóg chciał powiedzieć Mojżeszowi, Abraham otrzymał obietnicę i on jej uwierzył, ale nie widział jej wypełnienia. Ty widzisz to wypełnienie i ty wyprowadzisz lud z Egiptu. To znaczy biblijnie znać imię. Nasz polski poeta wypowiedział takie słowa. Wierzysz, że Jezus narodził się w betlejemskim żłobie? Lecz biada ci, jeśli się nie narodzi w tobie. To jest biblijne znaczenie znać słowo, znać imię Jezus. A tak w ogóle co oznacza imię Jezus? Jahwe zbawia. Jahwe jest zbawicielem. Czyli znać imię Jezus to oznacza zostać zbawionym przez Niego i wejść w relację z Nim. A więc teraz możemy już przejść do podsumowania. A pamiętajmy o tym, że chcemy powiedzieć sobie, w jaki sposób możemy uniknąć zwiedzenia.
I na podstawie tych historii biblijnych widzimy takie mechanizmy, takie poszczególne kroki prowadzące do zwiedzenia. Na początku jest potrzeba. Człowiek ma jakąś potrzebę. Chrześcijańscy psychologowie mówią nam, że człowiek ma trzy podstawowe potrzeby. Ma potrzebę miłości, którą też można nazwać potrzebą przynależności. Chcemy wiedzieć, że do kogoś należymy. Albo też ją można nazwać potrzebą bezpieczeństwa, bo chcemy wiedzieć, że w przypadku jakiegoś problemu ktoś nam to bezpieczeństwo zapewni. Druga potrzeba to jest potrzeba wartości. Chcemy wiedzieć, że coś sobą przedstawiamy, że coś jesteśmy warci. I trzecia potrzeba, potrzeba znaczenia. Chcemy wiedzieć, że to, co robimy, ma sens, że nie żyjemy tutaj za darmo, na darmo. A więc mamy takie trzy potrzeby. Druga rzecz jest taka, że Bóg zapewnia nam możliwość zaspokojenia tych wszystkich potrzeb w Nim i informuje nas o tym. To jest drugi punkt. Trzeci punkt jest taki, że Bóg nam bardzo wyraźnie mówi w swoim piśmie, które jest naszym przewodnikiem, w jaki sposób nie powinniśmy zaspokajać tej potrzeby. Jaki sposób zaspokojenia jej jest niewłaściwy. Kolejny punkt jest taki, że pojawia się propozycja zaspokojenia tej osoby, tej potrzeby poza Bogiem. Pojawia się fałszywe imię Jezus. I w tym momencie jest porany nasz wybór. To my musimy, mając komplet informacji, podjąć decyzję, w jaki sposób zaspokoimy tą naszą potrzebę. Za Bogiem, z Bogiem czy bez Boga. I teraz chciałam powiedzieć, że w Nowym Testamencie znajduje się jeden werset, który to wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, na podstawie historii ze Starego Testamentu, streszcza w jednym krótkim wersecie. Otwórzmy drugi Tesaloniczan, drugi rozdział. Znajduje się tutaj fragment mówiący o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Jest to fragment od 1 do 12 wersetu. Jest tutaj mowa o zwiedzeniu. W 3 wersecie niechaj nikt was w żaden sposób nie zwodzi. Ale ja bym chciała, żebyśmy przeczytali fragment od 9 do 12 wersetu. 2 Tesaloniczan 2, 9 do 12. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. I teraz uważajmy. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Tutaj mamy dwie cechy, które charakteryzują ludzi, którzy dali się zwieść. Są to ludzie, którzy, po pierwsze, nie przyjęli miłości prawdy, którzy odrzucili miłość. I druga cecha, znaleźli upodobanie w nieprawości. Kiedy byłam dzieckiem, wiele razy mnie zaskakiwało, dlaczego Pan Jezus w taki bezwzględny sposób odpowiada ludziom, którzy zostali zwiedzeni. Przecież w dzisiejszym czasie, kiedy ktoś zostanie oszukany, to możemy się nad nim litować, ale zwykle współczujemy mu. A tutaj znajdujemy wyjaśnienie. To nie są ludzie, którzy zrobili to nieświadomie, tylko to są ludzie, którzy świadomie odrzucili miłość i w konsekwencji znaleźli upodobanie w nieprawości. To są ludzie, którzy postępują w sposób nieprawy. Dlaczego niektórzy ludzie, dlaczego my czasami postępujemy w ten sposób? Dlatego, że Pan Jezus chce wejść z nami w relację opartą na miłości. Ale wiecie, co to znaczy? Że musimy się z Nim związać. Musimy wejść w bardzo bliski związek z Nim. Ale to oznacza, że będzie miał On wgląd do wszystkich naszych pragnień, do wszystkich naszych działań i niektórych z nich może nie zaaprobować. I relacja z Nim
będzie naszą najważniejszą rzeczą. A my czasem chcielibyśmy uzyskać od Niego różne rzeczy. Chcielibyśmy czuć się wartościowi, chcielibyśmy wiedzieć, że mamy znaczenie, robić coś, co nas w jakiś sposób dowartościuje, ale robić to na własny rachunek. Robić to, na co my mamy ochotę, robić to w sposób, w którym mamy ochotę i robić to po prostu na własnych warunkach. W liście do Filipian w 3 rozdziale apostoł Paweł opisał, w jaki sposób wygląda relacja z Jezusem. Filipian 3:7-10. Apostoł Paweł był człowiekiem, który był niesamowicie utalentowany z ludzkiego punktu widzenia. Był mądry, był wykształcony i otrzymał od Boga bardzo analityczny umysł. Ale wiecie, co on o tym wszystkim mówi? To wszystko, co mi było zyskiem, uzyskałem ze względu na Chrystusa za szkodę. W oryginale jest tutaj użyte słowo gnój. Uznałem to wszystko za gnój. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz ten, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. To jest obraz i sposób myślenia człowieka, który wszedł w relację z Chrystusem. Tutaj nie ma miejsca o żadnych potrzebach czy o żadnych osiągnięciach. Tu jest po prostu Chrystus i nic więcej się nie liczy. I taka powinna być nasza relacja z Nim. Ale nie zawsze, tak jak już mówiłam, i nie wszystkim się to podoba. Dlatego, że jeżeli wejdziemy w taką relację z Chrystusem, to musimy zaakceptować zasady Jego Królestwa. A my chcielibyśmy często brać, ale nie chcielibyśmy się dostosowywać. Jest taki bardzo ciekawy film Spotkanie, który przedstawia historię kilku osób, które zetknęły się z Jezusem. Jest tam między innymi kilkunastoletnia dziewczyna, córka narkomanki, która miała bardzo trudne życie i która pragnie miłości, pragnie, żeby ktoś jej powiedział, że ona jest coś warta. I Pan Jezus jej to wszystko daje i daje jej również zbawienie. Ale kiedy już z nią porozmawiał, mówi do niej takie słowa. A teraz chcę, żebyś przebaczyła swojemu ojczymowi, który cię tak skrzywdził. A ta dziewczyna mówi, nie, to się nie da, to jest niemożliwe. A on mówi do niej dalej tak. Bo jeżeli mu nie przebaczysz, to ta nienawiść ogarnie całe twoje życie i zatruje każdą twoją ziemską relację. Również relację ze mną. I słuchajcie, tak to jest. Jeżeli Pan Jezus ma być dla nas wszystkim, to On również będzie wymagał, będzie żądał od nas pewnych rzeczy, ale będzie robił to tylko i wyłącznie dla naszego dobra. I tylko od nas będzie zależało, czy my będziemy chcieli Mu na to pozwolić i czy się podporządkujemy, czy będziemy chcieli uzyskać to wszystko, ale na własnych zasadach. I żeby teraz to tak podsumować, to powiem jeszcze raz. Wszyscy mamy potrzeby. Nasze 3 największe potrzeby to potrzeba miłości, potrzeba wartości i potrzeba znaczenia. I mamy teraz 2 drogi i 2 sposoby zaspokojenia tych potrzeb. Pierwszy sposób to z Bogiem, przyjmując Jego miłość, akceptując zasady Jego Królestwa i przestrzegając Jego prawa miłości. Ale mamy też do wyboru drugą drogę. Jeżeli nie będziemy chcieli wejść w relację z Nim, a tylko brać pewne rzeczy od Niego, to wybieramy drogę zaspokajania tych potrzeb bez Boga. Odrzucając Jego miłość, odrzucając zasady Jego Królestwa i postępując bezbożnie. Bo słuchajcie, to jest mit, że można być człowiekiem pobożnym i postępującym prawie bez Boga. To może być tylko złudzenie. I słuchajcie, czy widzimy teraz, że tych dwóch dróg nie da się pomylić? Nie musimy się bać, że zostaniemy zwiedzeni bez naszej wiedzy. I że na końcu Pan Jezus nam powie, a my nie będziemy wiedzieli, o co chodzi. Oczywiście, wówczas możemy już być tak
oślepieni, że nie będziemy wiedzieli. Ale w momencie, w którym podejmujemy decyzję wejścia na złą drogę, wiemy o tym doskonale. I tak jak mówiła dzisiaj Magda, mamy Pismo Święte, które jest naszym przewodnikiem i które pokazuje nam, co należy robić. I tak jak była mowa w tym wersecie z Amosa, takim pierwszym krokiem prowadzącym do zwiedzenia jest odrzucenie. Odrzucenie Boga i odrzucenie tego, co było napisane w Jego Piśmie. Tak zastanawiałam się, czy nie włączyć jeszcze do tego rozważania jednego wersetu, ale pomyślałam sobie, że tych wersetów byłoby już za dużo. Ale kiedy usłyszałam ten werset czytany dzisiaj w czasie pierwszej części nabożeństwa, to pomyślałam sobie, że jednak muszę go przeczytać. Psalm 37. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje.